Cześć, nazywam się Darek Górecki. Powiemy Wam dzisiaj o zastosowaniu Sfinksa w systemach e-commerce. Opowiemy o naszych przygodach, o problemach, które mieliśmy, głównie o problemach i o tym, jak się udało coś obejść te problemy w systemach e-commerce, czyli w tak zwanych sklepach internetowych. Tutaj jest jeszcze tytułem wstępu, są nasze zdjęcia, to jest nas dwóch. Ja nazywam, tak jak mówiłem, Darek Górecki, jestem programistą, team liderem. Nazwisko Rafał Nauka. Pracujemy w krakowskim software house'ie Empaty, gdzie zajmujemy się tworzeniem systemów e-commerce'owych. Tak, tytułem wstępu chciałem się dowiedzieć, czy korzystacie ze Sfinksa? O, super. A z jakichś innych systemów do indeksowania? Lucyna? Dwie? Dobrze. Fajnie. Nie będziemy się tutaj skupiać na podstawach, co to jest Sphinx, powiemy tylko mniej więcej, jaka jest architektura tej aplikacji, bo to wszystko można znaleźć w dokumentacji i powiemy o takich bardziej ciekawostkach i problemach, tak jak mówiłem, co nam się udało zrobić, a czego się nie udało zrobić ze Sfinksem. Zajmujemy się tworzeniem aplikacji B2B, B2C, to są bardzo skomplikowane, tak zwane sklepy internetowe, czyli pewnie jak ktoś powie wam, że to jest sklep internetowy, to przynajmniej ja tak miałem jeszcze zanim zacząłem pracę w tej firmie. Wydawało mi się, że to są trzy tabelki w bazie, są produkty, tu są kontrahenci, tam są jakieś ceny i to wszystko będzie jakoś fajnie działać i to jest bardzo proste. Niestety z tym jest troszeczkę gorzej. Okazuje się, że ta struktura w bazie danych z roku na rok zaczyna się powiększać, danych zaczyna przybywać i mimo tego, że to jest sklep internetowy, mamy poważne problemy z wyszukiwaniem, z indeksowaniem treści, ponieważ jeżeli wasz sklep, wasza strona zaczyna się rozbudowywać, macie dodatkowe języki, dodatkowych kontrahentów, różnego rodzaju reguły cennikowe, to zaczyna się poważny problem i trzeba sobie jakoś z tym poradzić. To jest takie standardowe zapytanie, które mieliśmy na początku. Teraz opowiem, jak od początku przechodziliśmy te problemy, czyli od czego zaczynaliśmy, a dlaczego skończyliśmy na Sfinksie. To jest takie standardowe zapytanie, które zbiera praktycznie całą bazę danych, ponieważ klient wpisuje coś w wyszukiwarkę, mamy lajka i no i jak wiadomo indeksy to troszkę będą tutaj miały problemy, a praktycznie w ogóle nie będą działać. I tak wygląda nasz X-Plane. Tu się zaczyna, tu sobie leci dalej, nie będę tego omawiał, każdy z was to pewnie przechodził i tak dalej. I skończyliśmy na 6 sekundach. Tyle trwa to nasze zapytanie do bazy danych po wpisaniu przez klienta jakiegoś query do wyszukiwarki. Wiadomo, że czas to pieniądz. Nasz klient nie może czekać, bo on wpisał coś w wyszukiwarkę i potrzebuje mieć od razu odpowiedź, bo jeżeli nie będzie miał od razu odpowiedzi, to pójdzie do naszej konkurencji. Nasz klient, czyli ten właściciel sklepu, nie sprzeda produktu, my nie zarobimy pieniędzy, no nie będziemy zadowoleni z tego powodu. W związku z tym wymyśliliśmy, że może zrobimy widok, bo pozbieramy to wszystko w jedno miejsce, i będziemy mieli czytelny kod. To oczywiście nie przyspieszy nam tutaj przetwarzania, bo widok nie służy do tego, ale może zmaterializujemy ten widok. Udało się nam zrobić taki widok zmaterializowany, który zawiera informacje z całej bazy w jednym miejscu. Czyli zrezygnowaliśmy z takiej struktury zagłębionej, zrobiliśmy taką trochę płaską strukturę i też pewnie wczoraj słyszeliście właśnie, że mamy już nadmiarowość danych. Tutaj inny prelegent stwierdził, że to jest właśnie nadmiarowość, ale ona w tym momencie akurat no, jest jakby zaplanowana. Niestety pojawiły się inne problemy, o których pewnie też wiecie przy takich sytuacjach, czyli odświeżenie danych. Ten widok musi być jakoś regenerowany, ten system żyje, więc zmieniają się stany magazynowe produktów, zmieniają się ceny, opisy dochodzą, nowe, pojawiają się nowe języki i pojawiają się nowe problemy właśnie, na przykład lokowanie tabel. Zapytanie na takim widoku zmaterializowanym to już jest jakby rząd wielkości mniej, czyli 650 milisekund. Nie jest to źle, no ale mogło być troszeczkę lepiej. Dlatego stwierdziliśmy, że jednak na tych zmaterializowanych widokach zrobimy sobie indeksowanie Sfinksa, bo to daje radę. I osiągnęliśmy taki wynik 100 milisekund, gdzie tak naprawdę, o ile dobrze pamiętam, 90 milisekund to jest... 90 milisekund to już był przesył danych ze Sfinksa, czy to może troszkę mniej. A samo zapytanie do bazy danych już... Jeżeli mamy już ID-ki, to było 16 milisekund, więc to jest... Że to jest taka troszeczkę składowa, tak ona się, znaczy te 100 milisekund to są jakby dwie części. Oczywiście testy to były robione przed prezentacją i te zapytania to też było jakieś środowisko
to trzeba wziąć pod uwagę. To jest bardziej tutaj trzeba wziąć pod uwagę, jakie są różnice, a nie jakie czasy były osiągnięte. Potrzebowaliśmy głównie w naszych systemach szybkiego autokomplitera, czyli po wpisaniu już jednej literki, tak jak ma Google, to było właściwie tak nasz klient przyszedł i powiedział, wiecie co, chcemy mieć taką wyszukiwarkę jak Google, zróbcie mi, nie? Bo ja mam sklep, ja mam sklep internetowy, chciałbym mieć właśnie błędy ortograficzne, żeby mi się sprawdzało, jak ktoś pisze przerzutka przez z kropką, żeby mu to się zmieniało na przerzutka, bo taki ma asortyment. Potrzebowaliśmy właśnie obsługi literówek, ale nie tylko prostych przestawień, ale takich troszeczkę bardziej skomplikowanych. Potrzebowaliśmy obsługi synonimów, czyli zastępowania jednej frazy albo jednego słowa przez inną frazę, która była zdefiniowana przez naszego klienta. Oczywiście sortowanie wyników to standard, no i też określenie trafności to było dla nas bardzo ważne, bo nie wiedzieliśmy, jakie frazy, czy które wyniki są bardziej ważne podczas składania tego zapytania do bazy. No i stąd narodził się pomysł, że może Sphinx. Więc tak, tu jest przedstawiona taka podstawowa schemat działania aplikacji Sphinx. Ja tylko krótko o tym powiem. Wiadomo, że dwa podstawowe elementy, jest to SearchD i indekser. Indekser zbiera dane z bazy danych, indeksuje sobie w indeksie, a daemon później korzysta z tych danych i poprzez klienta możemy się z tym daemonem łączyć, pobierać te dane i uzupełniać je o dane, które chcemy wyświetlić i zwracamy te dane użytkownikowi. Tak może wyglądać przykładowa konfiguracja. To jest troszkę wzięte z dokumentacji, troszkę naszych, troszkę wycięte. Generalnie Sphinx odpytuje bezpośrednio bazę danych, więc możemy sobie stworzyć to zapytanie jak chcemy. Tutaj jest to zapytanie pogrubione i oczywiście trzeba pamiętać, żeby sobie je jakoś stronicować, bo domyślnie Sphinx wybierze je w całości takie, jak sobie podamy, bez limita, a wiadomo, to zmniejszy wydajność całego zapytania. Tak wygląda konfiguracja indeksera. Tu jest opcja Morphology, jest wyłączona ze względu na to, że tutaj możemy stawiać jakiegoś systemera, ale dla języka polskiego nie ma obsługi właśnie żadnego algorytmu wspieranego przez Sphinxa. No i tutaj z następnym elementem i opcją jest Word Forms, czyli o tym powiemy bardziej dokładnie na następnych slajdach. Jest to formy wyrazów, odmiana z formy do formy podstawowej. Oczywiście tu są jeszcze inne opcje, ignore czas, czyli że możemy sobie zignorować niektóre wyrazy, na przykład pauzę, która jest tylko oddziela nam, jeżeli ktoś sobie wpisze w tekście i rozdzieli sobie jako na nowej linii, to jest dalej jedno słowo, a jeżeli tego nie użyjemy, to Sphinx potraktuje to jako dwa słowa. Tablica znaków, gdzie możemy określić, jakie znaki mamy być indeksowane. Tutaj jest akurat zamiana polskich liter. Nie trzymamy polskich liter, tylko już on zamieniamy na A. Tak wygląda klient Sphinxa. Naprawdę są bardzo podstawowe, proste metody, implementacja jest bardzo łatwa. Tutaj pogrubiłem taki element jak możliwość ustawienia wzoru na ranking. To jest bardzo ważne, bo tak korzystacie z Postgresa czy z innych silników, to nie zawsze się da łatwo skonfigurować tak jak chcemy, a tutaj mamy tą możliwość podania wzoru, jaki ma to być obliczane. I to jest bardzo fajne, bo jeden klient chce, żeby te wyniki były tak, na takiej zasadzie trafność była liczona, a inny na innej. Dzięki temu możemy sobie zdefiniować tak jak chcemy. Oczywiście standardowo możemy określić sobie wagę dla poszczególnych kolumn, więc naprawdę można sobie tutaj wiele zrobić. Jeżeli ostatnim elementem tutaj jest zapytanie, to o tym też powiem więcej, jakie mamy możliwości. Zalety stosowania Sphinxa. Tak jak wspomnieliśmy na początku, jedną z zalet właśnie było zmniejszenie obciążenia serwera baz danych. Mamy taką architekturę, my nie stosujemy Sphinxa do, pewnie tak jak część z was, nie mamy, nie wiem, farmy serwerów, gdzie to się ładnie skaluje. Mamy raczej prostą architekturę, jakby wdrażaną dla każdego klienta, ale i tak nasza baza była bardzo obciążona, bo tam było dużo takich rzeczy transakcyjnych, które się działy i ten load skakał nam dosyć niedobrze, a jeszcze jeżeli dochodziła do tego wyszukiwarka,
Chcieliśmy właśnie to zmienić w taki sposób, że udało się nam przenieść na serwer aplikacyjny to obciążenie związane z wyszukiwaniem. To właśnie Rafał wspominał przed chwilą, że w zwykłych systemach jest problem z rankingiem, bo na przykład jeżeli robicie lajka i wyszukujecie jakąś frazę w waszej bazie danych, to tak naprawdę nie ciężko jest odpowiedzieć na pytanie, który rekord jest lepiej dopasowany do naszego zapytania. Jeżeli to są na przykład frazy, jest wiele fraz ze spacją, z przecinkiem, prawda, to jest problem, żeby to dobrze dopasować i dobrze postartować trafność wyników. W przypadku full text searcha już coś jest, jednak my stwierdziliśmy, że to jest jednak jeszcze za mało, żeby dobrze dopasować te wagi. No i okazało się, że Sphinx ma bardzo fajne zmienne, które można sobie włożyć do takiej konfiguracji i dzięki temu zbudować wzór, że na przykład frazy, które znajdują się na początku danego tekstu, są na przykład lepiej punktowane niż te, które znajdują się na końcu. Takie proste rzeczy, można to zebrać, można to odpowiednio owagować, dzięki temu wiemy, jaka jest poprawna kolejność. Więc tak, jeżeli chodzi o wyszukiwanie zaawansowane, wpisujemy w wyszukiwarkę słowo zestaw komputerowy i chcemy szukać. Domyślnie to słowo byłoby szukane, że w tekście musi się znaleźć słowo jedno i drugie i zwraca nam jakieś wyniki, prawda? A niekoniecznie musimy tak robić. Możemy wykorzystać różne sposoby na zapytanie do Sphinxa i możemy użyć różnych metod. Oczywiście możemy użyć operatorów logicznych, możemy grupować to sobie te słowa, które były wpisane, dzielić, grupować, a następnie dopiero odpytywać Sphinxa. Możemy ustawić, że kolejność słów, że jedno słowo będzie po drugim i w ten sposób sobie sterować tym właśnie zachowaniem Sphinxa. Możemy określić, w jakich kolumnach ma szukać, do jakiej ilości znaków powinien szukać. To przyspieszy nam na pewno szybkość wyszukiwania. Możemy określić sobie również bliskość słów, że dane słowo musi być w jakiejś odległości od drugiej. To możemy na przykład wykorzystać, jeżeli mamy zaawansowane wyszukiwanie i klient wpisuje w wyszukiwarkę frazę w cudzysłowiu. I oczywiście możemy to potraktować jako fraza, że te słowo znajduje się zaraz koło drugiego, ale lepszym rozwiązaniem moim zdaniem jest określenie, że dane słowo będzie w jakiejś odległości od drugiego słowa. Odległość, tutaj mam na myśli, że pomiędzy tymi wyrazami może się znaleźć jakaś ilość wyrazu. Możemy również, ale to spowolni nam na pewno indeksowanie, określić, że dane słowa mają być szukane w tym samym paragrafie akapicie, z tym, że musimy pamiętać, że musi być wyłączona opcja strip HTML, bo wtedy nie trzyma tej informacji Sphinx, ale przez to nam się wydłuży czas indeksowania i wielkość indeksu. I trzeba się zastanowić, czy chcemy takie informacje trzymać. Oczywiście możemy też określić, że chcemy szukać w danym tagu HTML, ale to jest taka sama sytuacja jak powyżej, czyli że zmniejsza nam to wydajność. Jakie są problemy przy implementacji Sphinxa? Tak jak wspomnieliśmy na początku, język polski jest taki dosyć trudny język, podobno, dla informatyków, dla ludzi, którzy piszą algorytmy. I nam się nie udało znaleźć takiego odpowiedniego stemera, nie wiem, jak to się wypowiada, dla języka polskiego. Stemer to jest taki trochę słownik, a trochę algorytm, który potrafi przypasować słowo, na przykład rowery, i odpowiedzieć na pytanie, jakie jest słowo podstawowe, czyli rower w tym wypadku. Żeby nie tworzyć indeksu dla wszystkich odmian danego słowa, potrzebujemy takiego narzędzia, które właśnie dobrze nam zamieni te słowa. Sphinx tego nie wspiera. Może wy macie jakieś rozwiązania, możemy o tym porozmawiać potem, może to rozwiązaliście jakoś. My sobie poradziliśmy poprzez WordFormsy. WordForms to jest taki prosty słownik, który jest wspierany przez Sphinxa. My wygenerowaliśmy z kolei z takiego słownika języka polskiego wszystkie możliwe na przykład literówki, jakie nam przyszły do głowy, błędy ortograficzne, takie podstawowe. No i wpakowaliśmy to do Sphinxa, on sobie to zaindeksował, dzięki temu mamy takie proste mapowanie, że rowery to jest rower, rowerów to jest rower i tak dalej. Przerzutka przez kropkę. Tak, wszystkie takie polskie znaki, takie standardowe błędy da się łatwo zrobić, przegenerować. Zresztą Sphinx daje narzędzia do tego, że możemy sobie przetworzyć takie standardowe słowniki właśnie na WordFormsy. Jeżeli to nie zadziała,
zawsze można zapytać wujka Google, ponieważ oni mają fajne API i jeżeli już naprawdę nie wiemy, co to za słowo, co klient miał na myśli, możemy tam sobie stuknąć, oni nam zwracają ich propozycje, co by to mogło być i dzięki temu nasz system też się uczy, bo już nie musimy drugi raz o to pytać. Innym problemem, którym się spotkałem podczas implementacji, brakowało mi czegoś takiego jak wagi dla poszczególnych dopasowań. Nie wiem, czy wy się też z tym spotkaliście, ale tutaj jest przykład zestaw komputerowy i chcemy szukać, gdzie jest zestaw komputerowy lub jedno z tych słów. Ale chcemy, żeby wyniki, które były zwracane, to jeżeli Sphinx znajdzie dwa wyrazy, to żeby te wyniki były wyżej, a jeżeli jest OR, to żeby te wyniki były niżej. Żeby to jeszcze było jednym zapytaniem i wyniki, żebyśmy razem mieli zmerdżowane i żeby to wszystko fajnie grało. Niestety Sphinx nie umożliwia w łatwy sposób określenia, żeby mogli sobie określić, że ten pierwszy nawias to jest, ma wyższą wagę, ten drugi nawias to ma niższą wagę, prawda? I wtedy jakbyśmy mieli taką możliwość, to nie trzeba byłoby robić różnych obejść i kombinować, a niestety to się odbija na wydajności. Naszym rozwiązaniem był oczywiście podział tego zadania, bo nie da się tego inaczej zrobić, podział na dwa, puszczenie najpierw zapytanie o zestaw i komputerowy, a następnie z OR-em i następnie łączyć te wyniki, które nas zwraca Sphinx. Niestety odbija się, tak jak mówiłem, na wydajności. Czy można zaindeksować dwa razy to samo pole? Wtedy na jednym polu dajesz wagę wyższą i szukasz i, mhm. A na drugim dajesz wagę niższą i szukasz. Ale całościowo, żeby to zrobić, tak. To... Ale to jest jedno pole w bazie, wszystkim. Więc... Znaczy... No tak, jedno pole w bazie. A dwa razy, tak? Pewnie się da, ale chodzi o to, że tego może być dużo. Ten indeks jest... Znaczy, no indeks ci urośnie, ale zapytania będą dużo. Jasne. No jest to jakiś pomysł. Innym zapytaniem jest problem z dynamiczną treścią. Wiadomo, tego nie zaindeksujemy w Sphinxie. Ceny zależą od na przykład ceny. Zależą od klienta, skąd on wchodzi, kim on jest. I nie jesteśmy w stanie tego na etapie indeksowania. Też musimy wziąć pod uwagę, że jeżeli mamy takie elementy dynamiczne i zmienne, jest ich bardzo dużo, bo tutaj jest kluczem jest to, że jest ich bardzo dużo, to indeksowanie jest kłopotliwe. I jedynym rozwiązaniem, które żeśmy zastosowali, jest to najpierw zapytujemy Sphinxa, a później środowkowo filtrujemy to przez zapytanie. Nie jest to może jakieś najlepsze rozwiązanie, ale no, u nas się sprawdza przynajmniej do pewnych rzędów wielkości. Jeżeli macie takie właśnie dane, które się zmieniają, zależą i ciężko jest wygenerować jakąś bazę dla nich, to musicie wziąć to pod uwagę, że tutaj mogą się pojawić wam problemy. Czy samo że Sphinx nam zawęził już wyniki, to już nam w pewnym sensie dużo pomogło, tak? Dużo daje. Wiadomo, jeżeli ktoś wpisuje w wyszukiwarkę coś, nie wiem, zestaw komputerowy, to też on nie musi zwraca całą pulę ID-ków, dokumentów, które chcemy, tylko wystarczy, że ona zwróci, nie wiem, 2000, kto przegląda powyżej 10 strony. To chyba mało osób to robi, więc myślę, że nie ma sensu też jakieś zwracać bardzo dokładne wyniki, nawet wyniki, które mają bardzo małą wagę, a później jeszcze coś z tym robić, więc... Innym problemem, wiadomo, to jest indekser, który indeksuje sobie co jakiś czas. Jeżeli mamy dużą ilość danych, no to nie możemy sobie pozwolić, żeby to było robione bardzo często. A jeżeli nie będziemy robić tego bardzo często, no to z kolei indeks mamy nieaktualny. Klient wrzucił produkt, a nasz klient wrzucił produkt do sklepu, a jego klienci nie wyszukują go od razu, tylko mają je w pewnym czasie i dlaczego tak i są problemy. Więc trzeba sobie z tym jakoś poradzić i indeksować to częściej, ale indeksowanie częściej, tak mówiąc, wpływa na wydajność. Dlatego jeden z rozwiązań, które też jest polecane przez Sphinxa, jest stworzenie indeksu delta. Tworzymy sobie indeks główny, który jest indeksowany rzadziej i tworzymy sobie indeks przyrostowy, czyli w tym indeksie przyrostowym trzymamy tylko te produkty, które były dodane od ostatniego indeksowania. Chodzi o to, że są po prostu dwa indeksy. Tak. I ten drugi indeks już możemy sobie indeksować, nie wiem, co 3 minuty. Jest to, działa to dosyć szybko ze względu na małą ilość danych przyrostowych. A podając zapytanie do Sphinxa, podajemy dwa indeksy, których ma szukać. I w
ten sposób dostaniemy zarówno te produkty, które były dodane, ale też te stare, które już były wcześniej już zaindeksowane. Tutaj jest problem taki, że to się łatwo stosuje do danych przyrostowych, czyli danych produktów, które zostały dodane. Gorzej już jest z update'ami na produktach. Oczywiście można pokombinować i można zrobić te dwa indeksy, ustawić wagi, ale może się zdarzyć taka sytuacja, że bo mamy w indeksie pierwszym, w indeksie drugim ten sam produkt, on ma różne opisy i znikło dane słowo. Klient wpisuje w wyszukiwarkę to słowo, a dalej się, ono się dalej pojawia, mimo że w tekście tego słowa nie ma. Ale z drugiej strony, jeżeli zostanie dodany jakiś fragment tekstu, to on zostanie wyświetlony użytkownikowi, i po części to już trzeba dojść do kompromisu jakiegoś. Trzeba porozmawiać z osobą, której tworzymy aplikację i trzeba jakiś kompromis wypracować. Jeżeli bazujemy na MySQL-u, my nie, ale to już tylko jako ciekawostkę podam, że są indeksy real-time, czyli że to jest silnik, mamy Sphinx w ogóle dopisał silnik do MySQL-a i ten silnik można sobie normalnie stworzyć tabelę w MySQL-u, która jest tabelą indeksu i możemy się odwoływać do tego indeksu tak jak do normalnej tabeli w bazie, czyli możemy robić insert, możemy robić update, więc wystarczy, że sobie napiszemy jakiś system listenerów, że na przykład mamy dodanie produktu i możemy sobie w ten sposób zaupdate'ować od razu ten indeks. Z tym, że no ja nie testowałem tego, ale wydajność tego jest gorsza niż takiego indeksu zwykłego, więc to trzeba też mieć pod uwagę. Oczywiście jak żeśmy implementowali Sphinxa, to zastanawialiśmy się o tym, jakie są tutaj inne możliwości. Dlaczegośmy się zdecydowali? Nie wiem, jeżeli różne można poczytać informacje na ten temat. Jedni mówią, że Sphinx jest napisany w C++, więc to jest wada, inni, że SOL jest napisany w Java, to jest jego zaleta i tu można na ten temat dyskutować. Ale my nie lubimy Java, także no, dlatego... Więc dla nas to był plus, że to było napisane w C++. Bardzo łatwa konfiguracja. Naprawdę, jeżeli ściągniecie sobie Sphinxa, instalacja to jest, nie wiem, mamy wersję na Windowsa, mamy wersję na Linuxa. Jeżeli korzystacie z Windowsa, ściągacie sobie bibliotekę, kopiujecie do jakiegoś katalogu, zmieniacie nazwę konfiguracji, dopisujecie jakieś proste zapytanie i już możecie korzystać. To jest 5 minut, żeby go uruchomić. Więc to jest plus, że pracę z nimi, testy jakieś możemy zacząć od kopa. Jeżeli chodzi, oczywiście konfiguracja jakaś tam zaawansowana, to już trzeba trochę poczytać i tu, jeżeli zaczynasz robić coś bardziej skomplikowanego, no to się rodzą problemy i tu niestety nie obejdzie się bez jakiejś dokładnego czytania dokumentacji. Ale Sphinx ma duże wsparcie społeczności, ma bardzo dobrze opisaną dokumentację i na większość problemów, które mamy, możemy znaleźć odpowiedź. Choćby odpowiedzi takie, że nie da się i nigdy nie będzie się dało zrobić, ale jest jakaś dla nas informacja, że musimy zacząć inaczej to implementować i musimy zacząć stosować inne metody. Jeżeli chodzi o szybkość, to jeśli tutaj mówimy o samym wyszukiwaniu, to Sphinx ma lepsze czasy, jeżeli chodzi o wyszukiwanie. Tu nie ma dużych różnic, więc jeżeli zastanawiacie się nad Solrem lub Sphinxem, no to bardziej trzeba wziąć pod uwagę możliwości niż same czasy. Tam są różnice, nie wiem, w testach, które ja widziałem, to nie wiem, Sol 89 milisekund, Sphinx 19 milisekund. Więc to nie są jakieś drastyczne różnice. Jeżeli taka różnica, oczywiście z zyskiem dla Sphinxa, jeżeli taka różnica komuś nie przeszkadza, czy też to nie ma znaczenia po prostu na tym etapie implementacji. No i na pewno jednym z elementów ważnym było to, że mieliśmy doświadczenie ze Sphinxem i mogliśmy to szybko zaimplementować, a nie instalować Sora, konfigurować, że ta konfiguracja nie jest taka łatwa i zanim byśmy zaczęli fizyczną pracę nad implementacją, to by dużo czasu byśmy musieli stracić na to, żeby to zaimplementować w Sorze. To jest wszystko, co przygotowaliśmy. Skończyliśmy przed czasem, więc reklama. Rekrutujemy. Jeżeli macie ochotę pracować w Krakowie, przenieść się do nas, do miasta Królów, fajne miasto, to zapraszamy. Szukamy programistów, PM-ów, administratorów. To wszystko. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.
Mamy. Znaczy tak, mieliśmy jedno wdrożenie, które jakby trochę może nie było takim e-commerce'owym projektem, bo tam nie wiem ile dokładnie było rekordów, ale indeks miał chyba około kilku gigabajtów raczej, to było bardzo przygotowanie tekstowe. To była jakaś gazeta, która ma 8 lat archiwum w Sphinxie. Natomiast te e-commerce'owe produkty, które tutaj oferujemy, to jest od 100 tysięcy rekordów. To nie są duże. To są po prostu kilka gigabajtów myślę, że mają te bazy. Znaczy my nie ustaliśmy ze Sphinxa po to, żeby że nie mogliśmy gościowo dać radę, tylko potrzebowaliśmy też tych narzędzi, które daje do właśnie takich zapytań językowych. Także to. Korzystamy głównie, ale tam właśnie, gdzie potrzebowaliśmy czegoś innego, to zastosowaliśmy swój sam. Tylko, że jak masz 100 tysięcy rekordów, a jedna 100 tysięcy produktów, a produkt jest rozłożony, nie wiem, w 16 tabelach, ma te buty, ma... Języki, to też jest... Każdy klient jest inną cenę i tak dalej, i tak dalej. To jest ten problem, że... No tak, na przykład u nas bardziej się opłaciło, bo opłaciło się najpierw użyć Sphinxa, a później to zawęzić Tam pytanie pan teraz. Czy jest jakaś ilość rekordów w bazie, poniżej której nie opłaci się używać Sphinxa, bo to, że której Sphinx daje większą wydajność niż baza? Jeżeli mówimy o samej wydajności, to na pewno jeżeli mamy małą bazę, nie wiem, kilka tysięcy, to nie ma sensu, bo po pierwsze... Nie, po prostu u nas to wyglądało tak, że zaczęły się problemy wydajnościowe i trzeba było coś z tym zrobić. Myśmy już jakąś optymalizację wcześniej robili na bazie danych, więc to, co mogliśmy zrobić, no, indeksy, wszystko, spłaszczenie struktury, wszystko to było, więc no, następnym krokiem to tylko było wejście w coś innego. Myślę, że to każdy projekt będzie miał inną specyfikę, bo jeżeli masz inny rozkład tabel i tak dalej, ciężko powiedzieć od jakiej ilości, bo okej, mamy 100 tysięcy produktów w jakiejś tam bazie, ale to nie jest tylko te 100 tysięcy, bo są tabele powiązane, które mają też 10 tysięcy danych, to są miliony, które się robią rekordów, o których trzeba szukać. I to też jest ważne, czy mamy tego tekstu tyle, czy mamy tego tekstu tyle, bo wyszukiwanie, wiadomo, im więcej tego tekstu, tym jest wolniej. Generalnie Sphinx ma chyba tak, z tego co zauważyliśmy na testach, powiedzmy tam 100 tysięcy w górę, to już nie ma różnicy, działa tak samo. Do któregoś tam momentu. 300 tysięcy, 200 to już nie ma takiego przyrostu. To jest w sposób bardzo szybki już od razu, ale przy małych bazach... Czy chodzi tutaj o wyszukiwanie? No tak. No, że przy wyszukiwaniu nie ma jakichś skoków wydajności, że tam load nam wzrasta. Raczej to jest bardzo stabilne. Oczywiście jest skok przy indeksowaniu, więc to tam loady wzrastają, więc to trzeba sobie w jakichś godzinach rozsądek robić i uważać. Macie jakąś replikację, że identyfikujecie z tej pana? Znaczy różnie, to zależy od projektu, ale... No. Tam jeszcze pytanie pan miał z tyłu. Tak, z tego co widzę i z tego co obserwuję, to wszyscy grają z Sphinxa ze względu na łatwość integracji z MySQL, a widzę, że korzystacie z Postgresa. I moje pytanie jest takie, na ile świadomie wybraliście problemy z wyszukiwaniem górnotekstowym w języku polskim przeciw waszej wiedzy i łatwości instalacji i połączenia z Postgresem, bo dlaczego nie wybraliście Lucene? Bo macie Stemera dla języka polskiego. Nie lubimy Javy, wiem. Macie łatwiej integrację, bo używacie innej bazy danych. Jak oceniacie ze względu na czas, już po takim czasie, waszą decyzję odnośnie wyboru Sphinxa, a nie innego rozwiązania? Wiesz co, ja bym musiał tutaj używać Sora, żeby się nie wypowiedzieć, bo... Przeraziła nas po prostu no, ta ilość konfiguracji w Lucene, bo ona jest... Mieliśmy czas,
musieliśmy to szybko zrobić, bo, no bo zaczęły się problemy wydajnościowe. Jakbyśmy zaczęli kombinować, to byśmy dopiero z klientami musielibyśmy powiedzieć, sorry, ale za pół roku będziesz miał fajną wyszukiwarkę. No, nie, a tak sądzamy, naprawdę chodzi o to, że my po prostu mamy w swoim infrastrukturze właśnie inne narzędzia, innych specjalistów i musielibyśmy tylko do tego zająć się konfiguracją Java, tylko właśnie po to, żeby mieć dzień. Więc ustaliliśmy, że to trochę jest bez sensu. Tylko że wtedy musielibyśmy przepisać cały system. Nie wiem, czy musiałbym mieć na to zgodę. A to jest fajny pomysł, tylko że to jest jakby czas, nie? Może dojdziemy do tego. A czy nowe SQL-o wykorzystujemy też do innych elementów systemu? Więc u nas to się sprawdza, ale no, w tym przypadku, no, ale to do nowych elementów, które nowych modułów piszemy, to... Zresztą tam nie wiem, jak byłaby kwestia wsparcia dla języka polskiego, no bo to jest jakby tylko przechowywanie danych, a jeszcze jest ta warstwa wyszukiwania podobnych odległości, tak jak słowo. Zaawansowane wyszukiwanie, bo do prostych się na pewno nie da, tak? Ja mam trzy pytania. To jest bardzo dobre pytanie. Musiałbym zrobić benchmarki i wtedy mógł odpowiedzieć na to pytanie. A próbowaliście robić coś takiego jak konwerter fonetyczny? Czyli na przykład wszystkie te teksty w języku... Ale jakimś Sandexem, tak? O to chodzi? Sandexem, ale... Tylko Sandex nie działa dla polskiego. Ale konwersja z nie wiem, jak jest pisany krzyżówka, to powiedzmy decydujecie się na same pusty, które same rzeczy, jakieś tego typu głosy. Ale to na inny czas... Sorry. Czas w table jest, zamieniamy właśnie, my nie trzymamy w bazie polskie flipy. Mam model ale zamieniony. Szczegóły, nie wiem, pszczoła, ale Ale skąd potem będziesz wiedział, na co odwrócić? Nie rozumiem. No dobrze, ale to rozwiąże tylko część problemu, bo masz jeszcze na przykład odmiany, przypadki. Ktoś pisze pszczoły i to teraz. Część właśnie takich błędów ortograficznych, wzięliśmy sobie, bo to WordForms w Sphinxie generuje się na podstawie jakiegoś słownika i tam mają, jest narzędzie w ogóle do generowania tego typu. To zwykle w nich tekstowy, gdzie tam mamy jedno słowo i drugie po prawej stronie drugie słowo. I myśmy wzięli słownik języka polskiego, tam w formacie, nie pamiętam, Lisper czy Haskell. Wygenerowaliśmy sobie ten plik tekstowy, a następnie wzięliśmy te wszystkie słowa, które są w tym słowniku i zrobiliśmy celowo błędy ortograficzne po to, żeby ta zamiana działała. Więc to też rozwiązało ten problem, jeżeli na przykład w indeksie było tak, jakby słowo pszczółka, no to mogliśmy sobie generować to słowo i dopisać do tego WordPomysł, więc to nie jest dobra, dzięki.